Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich. Ponieważ mamy taką zasadę w Instytucie Spraw Obywatelskich, że zaczynamy punktualnie, to jest taka innowacja jak na standardy polskie, więc zaczynamy, bo wybiła 11. Więc proszę o zajęcie miejsc. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy na sali blisko 120 osób. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli, szczególnie tym osobom, które przybyły z daleka, tak? Forum jest ogólnopolskie i te zgłoszenia naprawdę mamy z różnych miejsc, z bardzo różnych, więc tym bardziej dziękuję za tak duże i liczne przybycie. Państwo dostaliście programy. Program się nie zmienił, tak technicznie powiem, że przewidujemy wszystko do 16, bo też mamy salę do 16, więc wiadomo, co się będzie działo. Ja po prostu w pewnym momencie będę, niezależnie od gorącej prawdopodobnie dyskusji, będę musiał skończyć nasze spotkanie. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby wykorzystać przerwę obiadową do budowania kapitału społecznego, czyli do relacji, wymiany relacji, rozmów. Po to zrobiliśmy ją tak długą i tak ustaliliśmy właśnie miejsce w jej programie, żeby ona pełniła ważną funkcję, a nie tylko funkcję związaną z jedzeniem. Tak? Uważamy, że to jest ważne, zresztą na szkoleniach i różnych spotkaniach, które z Państwem mieliśmy przyjemność organizować. No po prostu te przerwy były super ważne. Poza tym, jak Państwo widzicie, w programie mamy taką krótką opowieść historyczną, co się działo przez te ostatnie 10 lat. Później chcielibyśmy Państwu oddać głos. Wybraliśmy trzy rady. Mam nadzieję, przynajmniej jedna rada z Poznania, już wiemy na pewno, że jest. Pozostałe dwie, mam nadzieję, że również są na sali. Te trzy rady opowiedzą od siebie, jak wygląda sytuacja w tych zakładach pracy. Później będzie prezentacja ekspercka, w której przedstawimy roboczą wersję nowelizacji ustawy. No i też taką nowość dla Państwa, nie dostaliście jej w materiałach, ale ta nowość to apel do wicepremiera Morawieckiego w kwestii rad pracowników. Po przerwie obiadowej będziemy na sali zbierać podpisy pod tym apelem. Już teraz gorąco zachęcam do tego, żeby podpisywać ten apel. Puścimy go po prostu po sali. Będzie 3 godziny czasu w trakcie dyskusji, że te osoby z Państwa, które będą chciały się podpisać, to po prostu podpiszą. Później będzie, tak jak powiedziałem, przerwa na spożycie takiego skromnego poczęstunku. Też od razu powiem, może trochę dużo tych wyjaśnień, ale chciałbym, żebyście Państwo widzieli też trochę od kuchni, jak wygląda sytuacja. My mieliśmy to wydarzenie zakontraktowane na 50 osób, tak? Ale po prostu zgłosiło się do nas 150, tak? Więc po prostu musieliśmy z iluś osób niestety zrezygnować, za co przepraszamy te rady, które chciały przyjechać w kilka osób, czasami były rady po 7 osób. No, chcieliśmy mieć na sali jak najbardziej zróżnicowaną grupę i jak najwięcej rad, tak? Więc musieliśmy częściowo odmawiać. To też trochę ma wpływ na poczęstunek, tak? Jest on skromniejszy niż sobie przewidywaliśmy wcześniej w budżecie, ale myślę, że dzisiaj nie chodzi o to, żeby przyjechać i jeść, tylko żeby rozmawiać i zmieniać Polskę, tak? I zakłady pracy. Później będzie panel dyskusyjny, w którym będziemy rozmawiać z zaproszonymi gośćmi. Ja już tutaj na tą chwilę witam panią poseł Ewę Kozanecką. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że Państwo sami czujecie, że jest kluczowa w tej chwili partia, która ma wpływ, czy może mieć wpływ na to, co się stanie z tą nowelizacją i jak będzie faktycznie ona, czy ona w ogóle będzie miała zagości w Sejmie na Wiejskiej.
Z takich zmian jeszcze, rozumiem, wiceministra nie mamy w tej chwili na sali. Witam też pana Bogusława Kaczmarka ze Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego. To takie połączenie tego, co było, z tym, co jest w tej chwili. Pomyśleliśmy sobie, że to jest ważne, tak, żeby przypomnieć właśnie różne ważne kwestie, które są związane z samorządem, które tutaj pan Bogusław właśnie dość dobrze czuje i sam przez wiele lat był działaczem społecznym, również posłem, więc tą perspektywę zobaczycie państwo dzięki niemu. Niestety pani Dorota Garias ma zapalenie oskrzeli, zadzwoniła do nas wczoraj, nie będzie obecna. Szkoda, ale tak to przypadki losowe. Natomiast jeśli chodzi o PZZ, zamiast pana wiceprzewodniczącego gościmy dzisiaj pana Pawła Paweł Galec jest dzisiaj z OPZZ, to też bardzo serdecznie witamy, także na uczestniczył w dyskusji. I Piotr Ciąpa, tak? Piotr Ciąpa, nasz ekspert, państwo prawdopodobnie wszyscy go znacie. Od Piotra tak naprawdę zaczęła nasza przygoda. Ja może teraz przejdę do tych 10 lat, właściwie zostało mi 12 minut. No, historia jest taka, że Piotr Ciąpa do nas przyszedł któregoś dnia w 2006 roku. Do nas, czyli do Instytutu Spraw Obywatelskich, i powiedział, że przychodzi z takim tematem, który się nazywa Rady Pracowników. My kompletnie w Instytucie wtedy nie wiedzieliśmy, o co chodzi, z czym to się je. Raczej może trochę wiedzieliśmy, ale nie jakoś głęboko. I ten temat no, bardzo u nas został dobrze przyjęty. Stwierdziliśmy, że to jest nowa szansa, nowe rozdanie, jakaś innowacja społeczna, innowacja polityczna i postanowiliśmy powołać do życia Centrum Wspierania Rad Pracowników. Wszystko na bazie tej powstałej, przyjętej przez Sejm w 2006 roku ustawy i zaczęliśmy od tego, że w toku i procedowania w salach sejmowych zgłaszaliśmy szereg poprawek, sugestii, rekomendacji. W pierwszym raporcie, część państwa pewnie go zna, o radach pracowników zamieszczamy dość tak szczegółową informację o tym, co się działo w tym 2006 roku, kiedy ta ustawa była przyjmowana. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o posłów tamtej kadencji 2005-2007, no trudno było nam się przebić z tym, żeby rady faktycznie były mocną instytucją, nową instytucją, która faktycznie ma kompetencje, ma odpowiednie narzędzia, zasoby, które pozwalają Radzie działać. Stwierdziliśmy też, że no jako instytut, który jest taką organizacją bardziej ekspercką, nie jesteśmy radą pracowników, nie jesteśmy związkiem zawodowym, jesteśmy organizacją społeczną, fundacją, która działa na rzecz zmiany społecznej w różnych obszarach. Działamy na przykład, prowadzimy taką kampanię Tiry na Tory, ale stwierdziliśmy, że po prostu zajmiemy się tym od strony takiej eksperckiej, mobilizacyjnej. I rozpoczęliśmy wtedy właśnie kampanię na rzecz wzmocnienia rad pracowników. To jest ten raport, o którym przed chwilą powiedziałem, w 2007 roku wydany. To jest takie historyczne zdjęcie ze świętej pamięci senatorem Zbigniewem Romaszewskim. To było spotkanie w 2008 roku w Senacie, tak? Z radami pracowników. Być może ktoś z państwa uczestniczył w tym spotkaniu. Tak naprawdę jedynym parlamentarzystą wtedy czującym, wiedzącym, o co chodzi,
I dlaczego warto wzmacniać Rady Pracowników? To był właśnie senator Zbigniew Romaszewski. My później próbowaliśmy na różne sposoby przekonywać Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do tego, żeby no, te rady faktycznie wzmacniać, tak? Niestety przez te ostatnie 8 lat ministerstwo no, ograniczyło się, będziemy o tym oczywiście jeszcze później mówić, ale ono ograniczyło się do tego, żeby przyjmować od Państwa informacje aktualizacyjne do bazy danych o radach pracowników, która jest umieszczona na stronie internetowej. I właściwie no, nie robiło nic, tak, mówiąc szczerze. Mamy nadzieję, że teraz się to zmieni, natomiast no, my przejęliśmy taki cały ciężar wsparcia dla Państwa. Próbowaliśmy też zainteresować Rzecznika Praw Obywatelskich, najpierw Rzecznika Kochanowskiego, później profesor Lipowicz, teraz Rzecznika Nowego, pana Bednara. To z różnym skutkiem wychodzi. Nie jest tak, jakbyśmy chcieli, ale ten front też jakby zajęliśmy i też go obsadziliśmy podczas panelu, pewnie może to wypłynie mocniej. No i jeździliśmy po całej Polsce ze szkoleniami, tak? Przez kilka lat mieliśmy je bezpłatne, ponieważ udawało nam się zdobywać środki publiczne z różnych instytucji publicznych. Później, przez ostatnie 2-3 lata niestety one są płatne. Tutaj ze zdjęcie z jednego ze szkoleń bodajże we Wrocławiu. Przeszkoliliśmy kilka tysięcy ludzi, tak? Organizacja społeczna, jedyna w Polsce, która zajmuje się radami pracowników. Ja się trochę tak uśmiecham, bo naprawdę jest mi z tym ciężko, tak? Że moje państwo nie jest w stanie państwa wspierać w taki sposób, jak państwo, jakby to wymagała sytuacja, tak? A sytuacja wymaga tego, ponieważ no, historie, które Państwo nam opowiadacie, no, często są zatrważające, tak? Dreszcz po tej rozsypie teraz przechodzi, jak sobie przypomnę niektóre historie, które Państwo mówicie, co się dzieje w zakładach pracy, tak? I że te rady pracowników miały między innymi pracowników wspierać, tak? A tak się nie działo. Państwo pewnie też korzystaliście z naszej pomocy związanej z doradztwem, tak? On czasami nie szwankowało, za co Państwa przepraszam, czasami pewnie nie odpowiadaliśmy w terminie i tak dalej, ale jeżeli robi się coś społecznie, to bardzo trudno po godzinach często od ekspertów wymagać super punktualności i terminowości. Tutaj nam pomagało koło Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci, profesorowie, eksperci to dzisiaj nam pomagają przez ileś lat, zupełnie społecznie. Też robiliśmy takie akcje informacyjne przed zakładami pracy. Takie akcje z transparentami, z próbami. Jeździliśmy też po Polsce i mówiliśmy właśnie od strony takiej ulicznej o tym, czym są rady pracowników. No i oczywiście cała taka współpraca, działka związana ze współpracą z mediami. Tutaj nie da się ukryć, że największe wsparcie to był dziennik Gazeta Prawna, ale też od jakiegoś czasu, w związku z tym, że ja osobiście piszę o felietonie, to tygodnika Solidarność, więc też tutaj się pojawił temat rad pracowników. No i co? To było... Tak się działo między 2006 a 2015, tak, 9 lat, w telegraficznym skrócie, no i nastąpiła zmiana władzy. I dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj z Państwem, bo po prostu liczymy na to, że nowa władza po prostu inaczej podejdzie do Państwa wyzwań, problemów, bolączek. I jeszcze raz postanowiliśmy przyjrzeć się tej ustawie, wziąć ją na celownik. Zorganizowaliśmy 8 spotkań w Polsce, jeździliśmy, byliśmy we Wrocławiu, w Poznaniu, w Warszawie, w Gdańsku, w Rzeszowie, w Krakowie i jeszcze w kilku innych miastach. I spotykaliśmy się z Państwem i po prostu robiliśmy konsultacje społeczne, tak? Tutaj jeden z Panów, z Państwa zaczepił mnie na
korytarzy i powiedział, że właściwie to były modelowo przeprowadzone konsultacje społeczne, tak? Bo chodzi o to, żeby dać po prostu czas, żeby porozmawiać, żeby się spotkać. Pytanie oczywiście, co z tych konsultacji wyniknie, czy te spotkania będą miały jakiś sens. My odbierając telefony od Państwa na to spotkanie dzisiejsze, no tutaj Małgorzata też się dzieliła ze mną takimi refleksjami, że bardzo często Państwo pytali, czy to ma sens, tak? Czy to ma sens? Przecież to tyle trwa. Ja Państwu odpowiadam, że ja zawsze mam taką odpowiedź, że mam takich przyjaciół w ramach kampanii Tirreno Tore ze Szwajcarii. Wydawałoby się, że Szwajcaria, to tam po prostu zmiany idą szybko, bo ludzie decydują. No, byliśmy jakiś czas temu w Szwajcarii, pytaliśmy, ile zajęło im czasu, żeby idea Tirreno Tore znalazła się w szwajcarskiej konstytucji, żeby dokonać tutaj zmiany społecznej. Jak Państwo myślicie, ile lat usłyszeliśmy im to zajęło? 30, słyszę, 20 lat, tak? 20 lat walczyli w Szwajcarii o to, żeby... Także my jesteśmy, nie ukrywam, przyzwyczajeni, że to, co robimy, to jest maraton, a nie sprint, tak? Że taka zmiana związana właśnie z radami, no wymaga po prostu, wymaga długiego marszu. Ja nie wiem, na którym kilometrze jesteśmy w tej chwili, ale to być może okaże się po panelu dzisiejszym. Zobaczymy, jakie będzie stanowisko ministerstwa, no, co pani poseł powie. No, to są ważne głosy, tak? I to chyba... Aha, no i co? Jakie jest światełko w tunelu? No bo taktycznie, też szczerze z Państwem rozmawiamy, taktycznie po prostu przez te 8 ostatnich lat bardzo trudno było nam znaleźć jakiś wyłom w tej skalę, którą tworzyło i nasze państwo, i częściowo związki zawodowe i pracodawcy, czyli gdzieś jakiś wyłom, który pozwala wejść w tą rysę z tym tematem rad pracowników. No i dostrzegliśmy ten wyłom w planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, w planie wicepremiera Morawieckiego, gdzie on mówi o akcjonariacie pracowniczym. I o tym będzie dalej mówił Piotr, ale tu widzimy światełko w tunelu. Będziemy też dzisiaj przedstawiać taki apel do pana wicepremiera Morawieckiego i on będzie krążył po obiedzie. Puścimy po prostu listę, tak, z miejscem na podpis możliwy przez Państwa. I bardzo do Państwa apelujemy o to, żebyście Państwo ten apel podpisywali. To nie jest jakiś skomplikowany dokument, raczej taki ideowy, że rady są potrzebne. No bardzo Państwa zachęcamy do tego, żebyście go podpisywali, bo później będziemy go przekazywać i próbować interesować tym nie tylko Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bo tutaj chciałbym powiedzieć też od razu, że no jest duża zmiana, tak? Bo dostaliśmy potwierdzenie od wiceministra Szweda, że on będzie dzisiaj, tak? Więc mamy nadzieję, że on będzie. A do tej pory było kompletnie ministerstwo, stare Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zupełnie nie chciało jakiegoś dialogu z nami, tak? I ta trochę, ta walka może wyglądać jak walka Dawida z Goliatem, ale my po prostu jesteśmy przekonani, że wcześniej czy później to musi zaskoczyć, że Państwa racja powinna po prostu wygrać i wygra, tak? Tylko po prostu to jest kwestia też czasu. I tyle. Bardzo dziękuję. I zapraszam.